Mieliśmy dzisiaj zaszczyt gościć pana premiera doktora Jarosława Gowina na Politechnice Opolskiej przy okazji konferencji Bridge, którą Politechnika też była współorganizatorem. Przedstawiliśmy panu premierowi bieżące problemy naszej uczelni, zapoznaliśmy go z potrzebami. Odwiedził Instytut Konfucjusza, przeszedł się po budynkach drugiego kampusu. I jak powiedziałem, daliśmy jasno do zrozumienia, czym Politechnika będzie się zajmować w ciągu następnych dynamicznych 4 lat. Bardzo się cieszę, że pan premier podzielił opinię co do naszych planów i pomysłów i obiecał daleko idące wsparcie. To jest podwójnie ważna inicjatywa. Po pierwsze, dla całej Europy, a zwłaszcza dla Polski, jednym z kluczowych wyzwań jest zbudowanie lepszych pomostów między światem nauki a światem biznesu, ale bardzo ważne jest także to, żeby stąd, z Opola, wypłynął sygnał o dobrej, zacieśniającej się współpracy polsko-niemieckiej. Niemcy to najważniejszy z naszych partnerów i gospodarczych, i politycznych, i jestem ogromnie wdzięczny władzom Politechniki Opolskiej, całemu środowisku akademickiemu Opola i Dolnego Śląska za tę inicjatywę. Jestem przekonany, że to jest co prawda pierwsza konferencja, ale że ona w sposób trwały wpisze się w mapę ważnych wydarzeń naukowych w Polsce.